Sponsorami programu są operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. Władysław Owono i słońce, proszę Państwa, czekaliśmy na to i doczekaliśmy się w końcu. Jest piękna pogoda, coraz więcej osób na plaży, no i na plaży są jak zwykle ratownicy. Przed chwilą biała flaga zawisnęła tutaj we Władysławowie, a to oznacza, że można wchodzić do wody. No to już trochę więcej o pracy ratowników. Z nami Przemysław Regulski, ratownik BSR, czyli Brzegowej Stacji Ratowniczej. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy WOPR, mamy SAR i mamy BSR. Te wszystkie służby współpracują ze sobą. Nad czym polega specyfika pracy właśnie BSR-u? Specyfika pracy BSR-u, jak służb, które pan wcześniej wymienił, polega na tym, że ratujemy życie, mienie oraz zdrowie ludzi, którzy są zagrożeni na akwenach wodnych. Zatoka Gdańska, zalewy oraz tutaj Morze Bałtyckie, największy akwen, który mamy do ratowania do dyspozycji, jeżeli chodzi o nasze służby ratownicze. Organizacyjnie jak to jest rozwiązanie? Kto jest nad kim? Morska służba SAR, czyli te największe statki, które zawsze podziwiamy, jak mają ćwiczenia, z którymi najczęściej mamy do działamy razem, jeżeli ratujemy ludzkie życie. One koordynują całą akcję ratunkową. Potem Brzegowa Stacja Ratownicza, na końcu WOPR. Podlegamy pod to wszystko. Kapitan statku ratowniczego dysponuje, zarządza tym, jak wygląda akcja ratunkowa. Czyli można powiedzieć, że wy jesteście pomiędzy. SAR zajmuje się wypływaniem w pełne morze, jeśli coś się wydarzy, na przykład na statku gdzieś daleko od linii brzegowej. WOPR, no to wiadomo, to są takie działania na miejscu w zasadzie, w niewielkiej odległości, no ale zostaje jeszcze praca dla was, a więc nie aż bardzo daleko od brzegu, no ale tak, żeby wspomagać woprowców. Dokładnie. I Brzegowa Stacja Ratownicza wspomaga woprowców, woprowcy wspomagają Brzegową Stację Ratowniczą, tak samo SAR. Działamy blisko, daleko oraz najdalej od brzegu, jak Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa, czyli SAR. A co macie do dyspozycji? Jaki sprzęt? Do dyspozycji, jeżeli chodzi o Brzegową Stację Ratowniczą, tak jak widać, łódź w tle, jest to szybka łódź hybrydowa. Statki ratownicze ma Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa, czyli SAR, te największe statki. Do dyspozycji są zapory przeciwrozlewowe, sprzęt medyczny wszelakiego rodzaju, ciężkie samochody, które mogą wjechać na plażę. Także sprzętu naprawdę jest, mamy bardzo dobry sprzęt, jeżeli chodzi o każdą ze służb. No i do tego utalentowani ludzie i możemy być spokojni, że jeżeli coś się będzie działo, to możemy liczyć na waszą pomoc. Widzimy, powiewa biała flaga. Jest jeszcze na razie wcześnie. Rano nie zapowiadało ładną pogodę. Ludzie teraz budzą się i sobie myślą, to co? Kierunek plaża. Jaki to będzie dzień? Ludzie myślą, że to będzie bardzo piękny, słoneczny dzień. Co ludzie robią teraz? Jedzą śniadanie, pompują materacy, pontony i zaraz będą gnać na plażę. Bardzo dużo ludzi dzisiaj się zapowiada w ten piękny, słoneczny dzień, więc zobaczymy. Będzie wszystko dużo pracy. Przed nami. Dokładnie. Będzie bardzo dużo pracy. Polski turysta to jaki turysta? Roztropny, dbający o bezpieczeństwo, pamiętający o zasadach bezpieczeństwa. Polski turysta jest turystą pewnym siebie, pewnym swoich umiejętności pływackich, które są tak naprawdę różne. Mm-hmm. I myślę, że każdemu troszeczkę, każdy ma zbyt dużo odwagi. Wtedy musimy interweniować na takich odważnych turystów, odważnych pływaków. My mamy teraz białą flagę, no ale zdarza się, że powiewa czerwona flaga. I w jakich momentach musicie, no bo takie są przepisy, wywieszać czerwoną flagę? Jeżeli jest spełnionych kilka kryteriów, ograniczona widoczność, zbyt niska temperatura wody, silne prądy denne, zbyt wysoka fala, zbyt niska temperatura wody, o której wspomniałem, lub gdy my jako ratownicy po wielu latach pracy, doświadczenia stwierdzimy, że na kąpielisku jest niebezpiecznie dla osób, które wypoczywają nad naszym morzem. Bo to nie zawsze na pierwszy rzut oka wygląda dla osób, które się tym zawodowo nie zajmują, że niebezpiecznie. Choćby prądy, o których pan wspomniał, no tego nie widać, no a to może być bardzo niebezpieczne. Tak, codziennie przed rozpoczęciem naszej pracy badamy. Badamy akweny, badamy kąpieliska, sprawdzamy, czy nie ma tak zwanej cofki, czyli czy nie wciąga w morze, najprościej mówię dla normalnego laika, czy nie wciąga w morze. Jeżeli stwierdzamy, że wciąga w morze, że jest niebezpiecznie, wywieszamy czerwoną flagę. Dla ludzi to może wyglądać różnie, ponieważ ta fala nie zawsze jest wysoka, jednak prąd, który porywa, czy to będzie małe dziecko, czy to będzie kółeczko, czy nawet osobę dorosłą, jest naprawdę bardzo silny. Czy ten rok rzeczywiście jest taki wyjątkowy i rekordowy? Bo szacuje się, że w tym roku polskie wybrzeże odwiedzi o 500 000 albo nawet do miliona więcej turystów niż w ubiegłym roku. A w ubiegłym roku było 7 milionów ludzi, więc dużo. Czy wy, ratownicy, to czujecie? Czy widzicie, że macie zdecydowanie więcej pracy niż w latach ubiegłych? Powiem tak, jeżeli chodzi o aurę, zacznijmy od aury, zupełnie inna niż w zeszłym roku, jest troszeczkę mniej słońca. Jeżeli chodzi o liczbę ludzi, liczbę interwencji, te interwencje się zdarzają, oczywiście, że tak. Z biegiem lat nabieramy większego doświadczenia, mamy bardzo dużo akcji prewencyjnych, bardzo dużo, nie dość, że my się szkolimy, to bardzo dbamy o to, żeby na naszych plażach nic się nie stało. Akcje są oczywiście,
plaże zabezpieczamy najlepiej jak możemy, stąd mamy takie statystyki, oby takie statystyki zostały do końca sezonu, jeżeli chodzi o plaże w Wodzisławowie, gdzie żadna osoba nam się nie utopiła, nie utonęła, więc u nas jest naprawdę bezpiecznie i zachęcamy do odpoczynku u nas. A jak reagują ludzie na wasze polecenia? No bo ratownicy wiedzą, jakie są konkretne warunki, wiedzą, że ta czerwona flaga, o której rozmawialiśmy, no musi być, nie ma innej opcji. Ludzie rozmawiają różnie, niektórzy z nami dyskutują, każdy powie, może na chwileczkę, może wyjdę tylko po pas, a ja zaznaczam, nawet wejście po pas może skończyć się bardzo tragicznym wypadkiem. Porwie, podetnie nogi, taka fala, niestety, mamy akcję. Ludzie z nami będą zawsze rozmawiać, każdy będzie znał, będzie mądrzejszy od nas, jednak mówię, jeżeli chodzi o specjalizację w naszej dziedzinie, to my jesteśmy tymi specjalistami i my wiemy, jak tą plażę zabezpieczyć najlepiej, jak tylko można. O czym powinniśmy na pewno pamiętać, wychodząc z hotelu na plażę? O czym zapomnieć nie można? Nie można takie ABC. O zdrowym rozsądku przede wszystkim. O wzięciu telefonu, o zapamiętaniu numerów ratunkowych. Nie zawsze my będziemy potrzebować pomocy, ale osoba, która leżała obok. Czy ta osoba zasłabnie, czy ta osoba będzie potrzebowała pomocy w wodzie. Pamiętajmy o tym, że są numery ratunkowe nad wodą. Numer 601-100-100, który również jest skoordynowany z Morską i Brzegową Stacją Ratowniczą, o której wcześniej wspomnieliśmy. I należy o tym pamiętać. Zdrowy rozsądek, telefon i tyle. I to naprawdę może ratować ludzkie życie lub pomóc komuś innemu, kto będzie potrzebował w danej momencie pomocy. Nie możemy być też bierni. Przechodzimy przez plażę i widzimy, że no ktoś zasłabł albo dziwnie się zachowuje. Coś może być z tą osobą, dziać się coś złego. Wtedy też wzywamy ratowników, ale jeszcze wcześniej do czasu przybiegnięcia czy przyjazdu ratowników sami też próbujemy pomagać tej osobie. Oczywiście, bądźmy przy takiej osobie, chociażby rozmawiamy z taką osobą. Jeżeli pomagać czy nie pomagać? Tak. Czy po prostu czekać w obawie, że może zaszkodzimy, bo wiele osób w ten sposób podchodzi. Pomagamy zawsze. Pomagamy. Czy rozmowa może być pomocą? Oczywiście. Dobre zebranie wywiadu, jak najwięcej wypytać się taką osobę, czy się coś z nią dzieje, ponieważ możemy być ostatnimi osobami, które rozmawiają z tą osobą za czasu bycia, jeżeli jest przytomna, tak? Straci przytomność, to my, jako osoby... Wtedy przekazujemy osobą, to tak, służbom. Jak najwięcej informacji przekazujemy, także nie stójmy biernie, pomagajmy, dzwońmy pod numery ratunkowe, nie bójmy się tego robić. Oczywiście na plaży informujemy o tych najbliższą budkę ratowniczą, najbliższą stację ratowniczą, która jest. To na plaży, a w wodzie? No bo tutaj tak, my nie możemy sobie nie zdawać sprawy, że są na przykład prądy wsteczne. Widzimy, że ktoś jest w tej wodzie, sytuacja jest niebezpieczna. Czy wtedy, nie mając pewności, czy sami sobie poradzimy, czy na tyle dobrze pływamy, czy na tyle bezpieczne jest to morze, czy my podejmujemy akcję, sami wskakujemy do tej wody, czy bezwzględnie czekamy na ratowników? Przede wszystkim próbujemy wezwać ratowników. Dzwonimy pod numer ratunkowy nad wodą 601-100-100. Tam w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego osoba nas poinstruuje, co mamy robić. Czy to będzie podanie kółeczka, czy to będzie podanie kijka odparowanego, czy rzucenie koła, które są do dyspozycji również na plażach, to również może uratować życie ludzkie. Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności pływackich, ratowniczych, bo nie każdy z nas jest oczywiście ratownikiem, nie wchodźmy do tej wody, ponieważ zawsze z jednej ofiary mogą się zrobić dwie ofiary, trzy ofiary. I to zdrowy rozsądek i zapamiętanie numerów ratunkowych, to jest bardzo ważne u nas na plaży. To, co nas najczęściej gubi, to właśnie brak pokory i przekonanie o tym, że potrafimy wszystko. Potrafimy zareagować, potrafimy pływać. A to jest mylne. Tak, oczywiście, to jest bardzo mylne. Zawsze mówię, po czym rozpoznać dobrego pływaka? Po tym, że pływa wzdłuż kąpieliska, a nie pływa jak najdalej, wpływa w morze. Ponieważ często płyniemy w jedną stronę, a mamy później problem z powrotem do brzegu. Taka osoba wtedy powinna zachować spokój, powinna oczywiście wezwać ratowników ręką. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakieś zagrożenie w wodzie, zachowajmy tam przede wszystkim spokój. Ponieważ jeżeli zaczniemy panikować, nasze mięśnie, nasz organizm będzie wymagał więcej, będzie potrzebował więcej tlenu, szybciej proces tonięcia będzie zachodził zupełnie szybciej. Alkohol i brawura to najczęstsze przyczyny tragedii, do jakich dochodzi nad polskim morzem, więc pamiętajmy o tym, żeby na urlop zabierać głowę, to po pierwsze. No i drugie. Pokora, no i trzecie, wiadomości o tym, jakie są numery ratunkowe, aplikacja Ratunek wbita w telefonie, abyśmy mieli to pod ręką i korzystamy z tego, co technika nam dała. Wszystko to zapamiętujemy, no i co, bierzemy plecak, kost czy ręcznik. Piękna pogoda, biała tylko się relaksować. Jest, piękna pogoda, zapraszamy na plażę we Władysławowie. Sponsorami programu byli operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG.